Siemano mordeczki, z tej strony Zabiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z bitu żetekami. Jak wiecie, wczoraj organizowałem event 1 vs 1 dla widzów, który wygrał Grzela. Grzela oczywiście nie chciał nagrody, więc postanowiłem, że to 20 zł, które miał wygrać, wpłacę na cel charytatywny. Jednak Grzela wpłacił także na tę samą akcję 40 zł, więc ja postanowiłem, że ten cel zwiększę do 50 zł. No i właśnie moja wpłata wam się teraz wyświetla na ekranie. Jeśli ktoś chce wspomóc Weronikę i Bartka, macie link w przypiętym komentarzu. Możecie tam wpłacać chociaż, nie wiem, złotówki, SMS-em też możecie coś wysłać ciekawego. No i co? Chciałem także pozdrowić w tym odcinku Teddy'ego, Szatana, Superkickiego, Megziego, Taksika, Mateusza 2006, Sauzera, Redswarda, Snipera oraz Jaranego. Pewnie spytacie, dlaczego ich pozdrawiam. A są to właśnie osoby, które dały mi rzucaki na ten odcinek, za co wam bardzo dziękuję. W poprzednim odcinku nie dobiliście niestety 800 łapek, ale premkę i tak wam rozlosuję. Osoba, która wygra premkę, jest jej screen komentarza w opisie. W tym odcinku, jeśli chcecie wygrać premkę, to musicie dobić tutaj 950 łapek. Muszę was trochę zmusić do tych łapek, bo aktywność spadła. No, więc żeby wygrać premkę, to zostawcie swój e-mail, suba, łapkę w górę oraz dzwoneczek. No i obok e-maila napiszcie 123 i na przykład coś śmiesznego, jakiś żart. O, jakiś żart, 123 i żart. Na 660 łapek wam podam stack frame case'u, więc też myślę, że stawi to warte łapki. Kurde, zagubiłem się w czym mówiłem. Ale dobra, nie będę wam już przedłużał tego wstępu, więc zostawcie suba, łapkę w górę oraz dzwoneczek i do oglądania odcinka, więc pozdro. Serio, sorry za taki wstęp długi, ale musiałem to wszystko powiedzieć. Pozdro do odcinka. Dobre mordeczki, ja już jestem tutaj przy pierwszej gildii, jest to gildia LCHD, mają całkiem spoko kubo i taki typowo podklepę, beczka tutaj, do góry taki respik. No i tutaj mamy taką typową beczkę, która się buduje na tych właśnie IZHCK. O kurde, mi rzuca, kiedy wypadł, żeby nie bursowania itemów. Tutaj mają w narożnikach jakieś takie beczki, wam na szybko pokażę ten kuboid. No takie beczki to jest średnie, myślę, że oni mają tutaj jakieś mechanizmy. No dobra, tam nie będę już przychodził, bo mają wszędzie to samo. No ale tu mają spad, z czego liczę, że naprawdę będą mieli spoko itemy. Jak widzicie, oni nie mają tutaj zbyt dużej ilości bojek, ani nic praktycznie w ogóle. Więc, oha, no dobra, już jestem praktycznie u nich na dole, tak, czy co? Który to jest poziom? 17 poziom. Dziwne, gdzie jest ten rzucak? Tutaj, dobra. Jak to 17 poziom, jeszcze to gdzieś powinno być itemy. Ej, patrzcie to. Kurde, taka szybka wbita? Jepiernicze. I co oni tu mają? Puste itemsy, tak? Puste skrzynki, w sensie. Co to jest? Tu jest jakieś, pokoje, donłuk takie typowe. Ale ja potrzebuję sety im powywalać. Tu nie, tutaj raczej nic nie będzie. Chyba, że gdzieś mają skrzynki, nie wiem, gdzieś pod ziemią. O kurde, mnie coś cofa lekko. Czy gdzieś coś tutaj mają? Tu jest jakaś skrzynka, a nie, tutaj byłem. Tu jest jakieś przejście. O. Dobra, są jakieś sety. Powywalamy im to wszystko. Właśnie o to chodziło, żeby kurde powywalać im te sety, żeby gildie nie miały. Nie wciągle, praktycznie codziennie przebijają. Biorą nam itemy z kuboida, to ja inny też przebiję, żeby nie mieli po prostu tych itemsów. Więc no, takie właśnie w sumie spoko. Dużo osób też pisze, żebym pokazywał, co ludzie mają z tego w kuboidach. Obsa to wezmę, bo mi się przyda kurde na budowanie eventu, który był. Wy to widzicie w czwartek, a event był najprawdopodobniej w środę. A jeśli nie było eventu w środę, no to będzie event w... Event będzie w tego. No, kiedy to? W piątek, nie? No. Tak, dobrze mówię, bo wy to widzicie w czwartek. Zastanawiałem się, kiedy wam to wrzucę na YouTube, ale raczej będzie to czwartek. Dobra, co oni tu mają? No tutaj nic raczej nie ma. Są takie typowe stoniareczki pod awka. Czy oni może mają gdzieś jakieś ukryte skrzynki? No nie. O, jest coś. No i sety kolejne. Powywalamy im to. Pewnie dużo osób też może mu powiedzieć, albo w sumie wiecie co? Zrobię tak, jak mu pisaliście pod odcinkami. Kij z tym. Pobawię się trochę, czekajcie, sklep. Jak to było, czekajcie, sklep. Zobaczę, czy to tak zadziała, jak mówiliście. Sprzeda itemy. I mówiliście shift i lewy przycisk. O, i działa, i dostarczono 30 tych. No to elegancko, teraz w sumie tak posprzedaję sobie te itemy. W chwilę sobie tutaj, o, czekajcie, powalam sobie to wszystko. Ale to te zużyte itemy można też sprzedać, czy nie? Nie, zużytych nie można, no to dupa. Ile strzała skrzynka setów, ja pierniczę. No to leci na miniaturkę sesik. Dobra, mamy miniaturkę. Kurde, wiecie co? Nie wiem, czy mi się chce to w sumie sprzedawać. Bo co ja mogę kupić? No jedynie mogę kupić w tym sklepie emeraldy. I w ogóle mi moje buty sprzedało. Moje buty mi kochane sprzedało tutaj w sklepu, wiecie co? Mi się nie chce tego sprzedawać, w sumie mi aż tak się nie przyda to z tego sklepu. Bo co tu jest tam? Kupi temu. To 14,99 kosztuje. No niby mógłbym zbierać na zestaw mojego piromana, ale chyba mi się w sumie nie chce, bacon też drogi. No nic ciekawego tutaj nie ma, więc wiecie co, ja po prostu im to powywalam wszystko z tej skrzynki. I tyle po prostu, nie? No, powywalamy to, będzie chyba tak najlepiej. Tu jest trochę tych secików. Mógłbym trochę, czy mam w wenderze miejsce, nie mam w wenderze miejsca, więc powywalam im to i tyle, kurde.
należy im się, nam zabierają itemy, więc co mi szkodzi, no. Nie zakoblowali skrzynki, to niech mają, nie? Kurde, ale powiem wam szczerze, że Kuboi taki, no niepozorny. Obsa by wezmę mojego kochanego, bo Obsydia mi się przyda. Emeraldy mogę w sumie tutaj, aby nie, dobra, też emeraldy też wyrzucę, bo mam ich w miarę dużo. Pyk, pyk, czy coś jeszcze tutaj jest, jakaś skrzynka? Nie, nie ma tu żadnej skrzynki mordy. Okej, więc ja wam po prostu nie będę wszelać tej bity, chyba że coś tutaj jest. Więc my się po prostu widzimy już przy następnej gili. Pozdro. Okej, postanowiłem jednak, że sprzedam te itemy, co oni mieli tutaj w tych skrzynkach. Pokażę wam to. Widzicie, mają tutaj praktycznie puste skrzynki, aby zostawiłem te, bo tych nie mogę sprzedać. Udało mi się zbierać 3,85 zł. Pokażę wam to, czekajcie, sklep, jakiś lag jest. Dobra, był lag na serwerze. 3,85 zł. Tym bardziej, że to była wbita tylko dwoma rzucakami. Więc mam nadzieję, że przy następnych bitach w tym odcinku mi się uda zbierać ten zestaw Biromana. Taki mały challenge. Więc ja już was zabieram do następnej gildii. Elo! Okej, ludzie, ja już jestem tutaj przy kolejnej gildii, która ma naprawdę całkiem taki spoko kuboidzik. Mają taki zameczek niedokończony, bo tam taka wieża nie jest dokończona i ta środkowa. Jest to gildia KRWZ, no i tak postanowiłem w sumie, że chyba się do nich wbije, nie? Bo wiecie, jak zamek mają, to itemy chyba też muszą mieć spoko, bo wiecie, zamek, hehe, itemy i w ogóle obrona kuboida. No wiecie mi, o co mi chodzi. O kurde, pieczone. Ta, to chyba fail. Dobra, ludzie, ja się widzę z wami za chwilę przy wbicie tam, bo no, małego faila zaliczyłem z rzucakami. Pozdro. Okej, ja już tutaj wyszedłem z fosy perełkami sobie. Więc tutaj poszedłem do góry do zamku i zobaczyłem, że oni tutaj mają tylko jedną stoniarkę do góry. Bo tutaj mają zdecydowanie więcej stoniarek tam na dole. Więc zobaczymy, kurde, jaka to będzie wbita. O, jest jakieś zejście. I czy to jest żółwik? Tak, to jest żółwik, bo patrzcie, ile tu było stoniarek. Więc no, tak było lepiej. Tak powiem, w sumie tak sami stwierdzicie. I dobra, lecimy już na dół do nich, do Kuba, bo kurde, no. I trzeba i to, nie no, nie gadajcie, że taka szybka wbita. Ty, kurde, tu już jest taki spadzik na dół, elegancki, kurde, za obsa zrobione, jak tam niebo, widać ta niebo. O, jajuszko, dobra. Podbijemy im gildię, dobra, podbijemy im gildię i oni będą mieli teraz żyć. Zostały im dwa życia, kurde, dobra, elegancko. Ja tutaj cyknę sobie perełeczkę. O, co, nie cyknąłem? Czemu mnie nie cykna perełka? O, teraz mnie cykna perełka, pyk. Tu mają też wbite, więc zaskoczymy tutaj na dół. I co, i to już jest ich kuboi tutaj, tak? Rozumiem, mam rozumieć. Czy oni jeszcze mają mieć jakieś stoniareczki? Dobra, tu mają jeszcze jakieś na dół zejścia, bo który to jest poziom? To jest 20 poziom dopiero. Ale powiem szczerze, kurde, no, design zarąbisty. A szkoda mi grifować tą gil, naprawdę. Mega szkoda, ale no, odcinek musi być tak rywany dla was, tak? Bo na live'ie wybraliście, że chcecie wbite rzucakami. O, tutaj pyk, pyk, myk, myk. Kolejna wbita, na dół sobie lecimy. Elegancko, 4 stoniareczki. Nie wchodzić, cenzura. I jak coś chcesz, to MSG. Nie wchodzić, jestem zły. No to wchodzi... O kurde. Dobra, wchodzimy. Bez pytania, tak o. Bez pytania wbita. A co mi tam? Dobra, co oni tu mają ciekawego? Ten gościu pisał, że nie wchodzić, jak coś to MSG. Czy oni coś... A co to? A co to kurde jest? Czy on coś tutaj ma? No nic nie ma, ale no powiem wam. Myślałem, jak to zobaczyłem, że będzie coś ciekawego. W ogóle po co mu picyki, jak tu wszystko wypada w rudach? No nie wiem, co on mógł przypalić chyba... Co można przepalać na dragonie? Stona chyba jedynie. No, tu być takie typowe jak z Craftcora albo z tego. Albo z MC4U, takie na szóstki. Ten, stoniareczki. No dobra, w tym pokoju trochę biednie. Jeszcze tutaj, dobra, no biedny ten pokój. Tutaj jest jakaś skrzynka, mi zastanawiam, co w tej skrzynce może być. Dobra, nie chcę mi się tego bugować, mógłby sobie odpalić makro na prawy przycisk, ale nie chce mi się, czy coś tutaj było. No nic nie było, jedno TNT, to nawet mi się nie zwróci. Dobra, lecimy do następnego pokoju. O, tu bardziej zabezpieczony. Dobra, tam coś też jest. Co będzie w tym pokoju? Uwaga, uwaga. Wywal please tego Peter, klepałem się w fosie i był. Ten Haniek i Peter otwierał. Aha. Okej. Czekajcie. Wytyfy! Patrzcie na ten kuboid, jak go zrobiła gildia Sizm. Jest po prostu, moim zdaniem, niesamowicie zrobiono. Kurde. Po prostu wygląda jak taka forteca, kurde, taka średniowieczna forteca, nie? Ja pierniczę, więc ja sobie wbiję tutaj do góry po prostu perełką na ten zamek, bo będę musiał tutaj rozwalić rzucakiem jednym, patrzcie, żeby się wbił do tego żółwia. Więc ja sobie dobiorę za chwilę rzucaki i widzimy się po tych 25 sekundach. Wy to po prostu będziecie widzieli za sekundę, a ja za 20 sekund, więc no. Bo wiecie, PvP muszę sobie dobrać rzucaki. Nie? Tak? Wiecie? Wiecie, o co chodzi, nie? No. Tak, dobra, minęło mi te 30 sekund, czy tam 20 parę, więc sobie bierę te rzucaki i lecę do nich na wbite, kurde, tam na dół, tak o, wbijamy, nie, łokieto, oła, waliłem się, chciałem łokieto zbić, ale coś nie pyknęło i kurde, no kurde, chyba jest całkiem spoko, co to za tabliczka, a ty, a teraz wypij, ej, gościu,
Żebyś ty tak nie robił, nie? Bo wiesz, możemy zawsze zrobić tak o. Widzisz, na idealnej wysokości jesteś, tak o. Nie? Więc wiesz, gościu, ty tak możesz robić, nie? Ale możesz jedynie wiesz tam, co robić, no. Kurde. Dobra, jedziemy z tym temacikiem, wbijamy już do tej gili bez tych świetnych zabaw. Znaczy nie śmiesznych w sumie, bo to nie było śmieszne. Ej, kurde! Ja myślałem, że jedna stoniarka, za nie dwie, oszukali mnie. Halo, kłamcy. Tu miała być jedna stoniarka. Please, rzucak, rozwal. Ta, dobra, jak rzucak się godzinę ładował, ale dobra, jest bita. Brak, mam tylko 27 rzucaków mi zostało z tych bit. I dobra, lecimy na dół z temacikiem. Łokieto, tak o, z buta, nie? Tu, łokieto. O, walłem w ścianę, kurde, ręką. Przypał. Dobra, lecimy. Jakiś gość mi teraz w ogóle wkroczył na teren, ale no tak średnio bym powiedział. Okej, jak ja nie mam tutaj te stoniareczki, dobra, ja walę tego, tego rzucaka już tutaj, tak o. O. No i gitara. Aha, dobra, tej. Ty oszukał, Sajek! Sajek, napraw to, tak? Jak zombiaczek wbija, to ma wszystko rozwalać, tak? Tak o, jednym rzucakiem. Kurde. Dobra, co oni tu. Pedały w tej gildii! Chyba się muszę do nich przyłączyć, ja do nich napiszę, ja też się chcę bawić w takie rzeczy, nie no, w skrzynkach nic nie mają. Wody jakąś, kurde, wody, chyba oni są spragnieni życia, bez kitu. Ta gil jest spragniona życia. Ty, no pedały, normalnie, tego. Co oni mają? Drewno? Ja chcę sety, ops, ile opsa, ja pierniczę. Opsa mają dużo. O! Za to, co było na tablicy, to wywalę. Walamy mi ten, tak, o nie, kurde. Co to jest? TNT, to nie, TNT nie chcę, mam dużo. Ty, no fajny kuboid, naprawdę, fajny, naprawdę, mają całkiem spoko kuboid, naprawdę, podoba mi się mega. Co tutaj będzie w tej wbicie? Tu nic nie ma, ale tu jest jakiś pokoik chyba, no, tam musi coś być, kurde, nie wiem, przy tej wbicie coś bez sensu gadam, bo w sumie nudzi mi się, bo za chwilę odpalam live'a, bo wy to widzicie w czwartek, a teraz jest godzina, jest w środa godzina 15.20, o 15.30 chcę odpalić live'a i jeszcze tak stwierdziłem, że dogram ten czwartą wbitę do gildii. Kurde, no nic tu nie ma, no ja pierniczę, tylko tamta skrzynka, co to chyba tu coś jest. Nie, tu też nic nie ma, tu sobie po prostu ktoś pokój zaczął budować. Ty, no lipa. Lipa, że gildia pedałów nic nie ma. Gildia pedałów, tego. No kurde, oni są naprawdę jakimiś pedałami, czy co, o co chodzi. Kurde, szaro-burę pedały, ty, tego. No ale naprawdę, nie pamiętam, kto się nazywał. Dobra, miałem szybki wjazd do pokoju przez brata, dlatego wyłączyłem nagrywanie i tam w chwilę słyszeliście pod koniec jakieś szumy. Więc po prostu, no co. Nic z tym kuboidzie nie ma, nie wiem na czym w sumie skończyłem. Ale no jak widzicie, gildia pedałów przebita, nie, tego pedałów się nie toleruje, nie, nie toleruje się pedałów, nie, więc ja wam dziękuję za oglądanie tej wbity, w sensie wbity do tej gildii, bo zobaczycie jeszcze jedną wbitę na sam koniec, więc ja was już do niej zabieram i patrzcie ludzie to, co znalazłem na mapie. Ja piernicę, to jest gildia 7. No i im się naprawdę nudziło, nie. Zrobili taką kozacką drzewkarkę, że to jest po prostu, no, magia. Naprawdę, jest to tak designersko zrobione, że to jest szok. Patrzcie, no to jest drzewkarka. Tak, bo to wygląda taki pająk jakby, no naprawdę, taki zmutowany pająk. I tutaj taki, kurde, wiecie co mi to przypomina? Przypomina mi to pochodnię olimpijską, taką wiecie, co zapalają, nie? Co idą potem, nie wiem jak to się nazywa dokładnie, ale taką pochodnię olimpijską po prostu przypomina. Opowiem tak, naprawdę sztos. Tu mają bacona na środku, niestety on nie działa, tak, nie działa bacon. Mają zbugowanego, więc szkoda. No ale kurde, taki gilis, no to fajnie wbić, co nie, no. Tutaj to mi znicz przypomina, no to są znicz olimpijski mi to przypomina, naprawdę, znicz olimpijski, no. No kurde, no nie mam innego określenia, więc ja sobie wezmę tej połowę rzucaków, czyli 18 i zaczniemy egzekucję tej gili, nie? Tylko pytanie, jak oni tutaj mają te zejścia? Gdzie będzie lepiej? Czy tutaj? Chyba jak rzucę tego rzucaka tutaj, to będzie spoczko. O, tak chyba powinno być w porządku. Pyk, pyk. O, elegancko. I mają takie, kurde, nawet takie stylowe zejścia na dół, takie wiecie, takie krzyżyki, takie x-y, kurde. No powiem, że naprawdę osoby, które budowały ten kuboid, się postarały. I wiecie, też pewnie się starają, żeby zabijać ludzi, nie, bo to jest gildia 7. Jakie oni mają rozwinięcie? Gitara 7, gitara 7, pozdrawiam gildię 7, może oglądają odcinek, ale pewnie nie, bo to jest bardzo gildia, która klepie się na dragonie niż ogląda odcinki ludzi. Ale okej, okay, który to jest poziom 35, więc nieźle, wbita idzie dosyć, tak wiecie, sprawnie. Co to jest? Tutaj. No tu nic nie ma, ale z tego widzę, tu jest magazyn, więc on się zapowiada bardzo dobrze. Tylko gdzie wybuchł ten. O, tutaj wybuchł ten rzucak. Okej. Okay. O kurde, czyżby to już był ich kuboid?
Co mają to jakieś złoto, pancze, powyrzucam im to wszystko. Wszystko wyrzucamy, wszystko. Dzisiaj wyrzucamy po prostu itemy ludziom ze skrzynek. Jestem złym zombiaczkiem, tak? Zły człowiek nagrywający z dragona. Nie będę siebie nazywał youtuberem, bo nie jestem. O! Co? No! Ale bez sensu! Ale bez sensu! Ale bez sensu, nie? Usunięte itemy, nie? Spoko. Spoko. Spoko, dzięki Sajek, rozumiem, spoko. Ale tutaj też jest pełno itemów, w sumie dobra. Gitara, siema. Tam było więcej setów, chciałem zamienić to może na miniaturkę, że nie tą skrzynkę, tylko to dać. Ale dobra, tu jest tak spoko, naprawdę wbita. Czy oni mają jeszcze tutaj jakieś zejście na dół? Nie, to nie mają, a przecież tam stąd przyszedłem. Co to jest? A co to? Co to za mechanizm, halo? Co to robi? Ej, co to? Ja to rozwalę w sumie. Co to może robić? Ciekawe, co to robi. Czy coś jest tutaj pod spodem? Nie, tu nic nie ma pod spodem. Lol, co to robi? Czekajcie, mi spamią na TS-ie, ja pierniczę. Kurde, mi ktoś spamił na TS-ie, ja pierdzielę. To Peter mi spami linkiem do texture packa. O! Czy ja tą skrzynkę patrzyłem? Tu nie patrzyłem, bo nic nie wyrzuciłem. No ale myślę, że w tym miejscu możemy zakończyć tą wbitę. I w ten odcinek za udany, bo naprawdę wbita do dwóch porządnych gildii. Chyba, że coś znajdę jeszcze dodatkowego, to wam pokażę na tym odcinku. A jak nie, to ten odcinek będzie, znaczy ta wbita będzie na samym końcu odcinka. Więc ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że zostawiliście tutaj suba, łapkę w górę oraz dzwoneczek. I przypominam o losowaniu z początku odcinka. Więc pozdrawiam i do następnego odcinka.